Witam Państwa serdecznie i chciałem Państwu pokazać kolejne takie wspomnienie z historii radioamatorstwa, z historii radiotechniki, a mianowicie amatorskie radio, amatorskie odbiorniki, proste amatorskie odbiorniki radiowe. Wspomnienie z czasów młodości, z czasów, gdy byłem nastolatkiem. I właśnie udało mi się zdobyć takie tutaj książki z tamtych czasów, z tamtego okresu, kiedy właśnie te książki posiadałem. A no nie wszystkie, ale na przykład tą na pewno posiadałem. I nawet zrobiłem tutaj układ, ponownie zrobiłem układ z tej książki odbiornika. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, powiedzmy, po prawie 40 latach. Jak to się będzie. No jest to taka kolejna radość, którą można sobie sprawić. Wrócić do tamtych czasów, kiedy się próbowało coś robić na własną rękę. I wiecie Państwo, no to jest tak, że no jakbym miał patrzeć na to z praktycznego punktu widzenia, czy mi się to opłaca, czy finansowo mi się to opłaca, no to tutaj nie ma żadnej opłacalności, ale jest no taka radość sentymentalna. Jest takie wspomnienie, jest też no powrót do tych podstaw, kiedy no trzeba było działać z lutownicą, czyną, kalafonią i posługując się zwykłymi, no, pojedynczymi częściami, nie układami scalonymi, tylko dyskretnymi, takimi zwykłymi częściami, jak oporniki, tranzystory. Tak, chciałem tutaj pokazać jeszcze przyrząd. Udało mi się zdobyć przyrządy, którymi się wtedy posługiwałem. Lawo 3 taki miałem. Natomiast kolega oddał mi swój miernik Lawo 2. No, ja też go chętnie przytuliłem, bo też miałem do czynienia z tym miernikiem. Nie u siebie w domu, ale gdzieś tam w warsztacie u kogoś. Więc to też jest jako takie wspomnienie. Tutaj jeszcze mam radiotelefony Echo 3. Wiecie, to też mi się kojarzy z takim wspomnieniem z dzieciństwa, kiedy to miałem. Zauważyłem, że tam jest data produkcji 74 rok. No i mniej więcej gdzieś w tamtym czasie ja miałem w 75 może. Ja miałem 9 lat. 9-10 lat, gdzieś w takim wieku, i ja widziałem w składnicy harcerskiej takie radiotelefony i przytulałem nos do szyby i sobie po prostu marzyłem, jak ja bym chciał to mieć, ale cena, jaka tam była na tym opakowaniu z tymi radiotelefonami, do tego jeszcze była tam ładowarka taka. W tej chwili już te baterie, które w tych radiotelefonach były, to po prostu, no niestety, upływ czasu je zniszczył i trzeba było je usunąć, żeby nie zniszczyły radia. Udało mi się zdobyć te radiotelefony też, po prostu nabyłem je ze względu na sentyment, że wtedy właśnie tak strasznie marzyłem o nich i ten nos do szyby przyklejałem, więc marzenie się spełniło. Mam te radiotelefony, oczywiście działające.
Mają niewielką moc, około 100 mW. W otwartej przestrzeni nad wodą można uzyskać nawet około 5 km. W otwartym terenie do około 2 km, 3 km. W zabudowanym terenie do około kilometra można na nich uzyskać. Ja mówię, że to już jest możliwość porozumiewania się na granicach możliwości, czyli z wielkimi szumami i tak dalej. No ale chciałem właśnie tutaj, po prostu zabawiłem się w konstrukcję tych odbiorników, które były konstruowane powiedzmy 40 lat temu, 50 lat temu nawet, przez radio amatorów, i ja wtedy też próbowałem. No wtedy to często było ciężko zdobyć nawet jakąś wiertarkę, jakąś płytkę odpowiednią. No, robiło się takie rzeczy na widokówce, na jakimś kawałku tektury, robiąc dziury nożyczkami, z drugiej strony lutując kabelki. Robiłem takie rzeczy po prostu. No, babcia w kuchni dzieliła się stołem. Na połowie stołu miała stolnicę i robiła ciasto na makaron, a ja drugie z pół stołu wykorzystywałem na to, żeby montować takie różne rzeczy. Po prostu, no, radio oczywiście w domu było, jedno, drugie, ale człowiek chciał zbudować coś samemu, nie? No i teraz po tych, powiedzmy, prawie 40 latach wróciłem do tego i zmontowałem takie odbiorniki. Dało mi to wiele radości. No, dało mi oczywiście wiele radości zdobycie tych starych książek. Widzicie Państwo te książki, od czasu do czasu otworzenie, przypomnienie sobie tych starych układów, rozumiesz, tych prostych starych układów, które działają, ale nie wszystkie. Na niektóre można się po prostu nadziać i jeżeli ktoś nie ma takiej, no, wiedzy, to nie poradzi sobie z tym układem. Niektóre układy po prostu, no, nie wiadomo, jakoś teoretycznie może powinny działać, ale praktycznie nie chcą, więc trzeba było trochę przeróbki. Trzeba było trochę pomyśleć nad tym, co zrobić, żeby te układy działały. Ja pokażę tutaj tą książkę, która szczególnie, no, zapadła mi w pamięci. O. Tu z takim tatusiem i synusiem, którzy na okładce, którzy tutaj montują, zwłaszcza tatuś montuje tutaj jakiś układ radiowy na płytce uniwersalnej. No, ja tutaj mam taką płytkę uniwersalną. Z jednej strony jest laminat, z drugiej ten, i na takich właśnie płytkach można tworzyć układy różne rodzaje są takich płytek, można kupić to na Allegro. Można tworzyć bez robienia specjalnych druków, bez wytrawiania, bez po prostu, no, można poświęcić jakiś weekend na to, żeby coś sobie zbudować popołudniami, czasami tak samo. No, jeżeli komuś się nudzi, to a ktoś troszkę się na tym zna i interesował kiedyś, może to wedle przypomnienia polecam. Fajna sprawa, fajnie sobie przypomnieć takie rzeczy. No i chciałem jeszcze, wrócę do tej książki. Tu są układy różne radiowe. O, proszę zobaczyć. Schemat ideowy, schemat montażowy. Różne takie rzeczy, no, jakie tam elementy stosować. Opis dokładny.
jak to wszystko działa. Proste układy elektroniczne, radiowe. Tutaj oczywiście brakowało kartek, ale znalazłem taką książkę też po prostu na internecie i sobie w kształcie PDF-u i sobie po prostu dodrukowałem te kartki, które ktoś tam wziął i powyrywał z tej książki. No. No, taką tą książkę nabyłem. Niestety moich tych oryginalnych książek, które ja miałem, no to nawet nie wiem, co się z nimi stało po tylu latach po prostu. Nawet nie pamiętam, co z nimi zrobiłem. No, później to zmienił się w ogóle, no... zmieniło się myślenie na ten temat, zmieniło się, no cele się zmieniły, nie? Więc już wtedy nie robiłem takich rzeczy, no to już była ogromna przerwa. No a teraz po prostu wróciłem do tego i postanowiłem, chociaż na chwilę, żeby zobaczyć, jak to kiedyś tam się bawiłem tymi radyjkami. No to teraz może przystąpię do tego, jak takie radyjka działają. Tutaj jest radyjko. Zobaczcie Państwo, ono jest na tranzystorach germanowych jeszcze. Te tranzystory mają już ponad 50 lat i to jest TG39 i TG5. To są jeszcze te zielone ludziki tak zwane. Pierwsze tranzystory produkowane w naszym kraju, w Polsce. Postanowiłem zbudować na tym układ i zobaczyć, czy to będzie działać. W tamtych czasach stosowałem takie słuchawki od telefonów, wkładki od słuchawek telefonicznych. I to jest właśnie taka wkładka słuchawkowa, bo jest też i wkładka mikrofonowa, ale tu musi być wkładka słuchawkowa. I proszę zobaczyć. Przybliżę do kamery. Radio Grana nastawione jest na Warszawę 1 na falach długich 225 kHz. Proszę bardzo. Tu jest następny układ. No ten układ jest jeszcze ciekawszy, dlatego że on jest tylko na jednym tranzystorku, też germanowym. No to jest taki troszeczkę nowszy, bo to jest AF428 bodajże. I ten 428, on tu jest maksymalnie wykorzystany, ten tranzystor. On jest i wzmacniaczem WC i wzmacniaczem MC. Jest to układ tak zwany refleksowy, ale też jest duża sprawność tego odbiornika jako WC, ponieważ ma zamontowany w obwodzie kolektora tego tranzystora dławik wielkiej częstotliwości, dzięki któremu sprawność tego odbiornika jest dosyć wysoka. Zobaczcie Państwo, jest tylko taki kawałeczek anteny ferytowej i jedna bateryjka litowo-jonowa 3,7 V, po naładowaniu ma około 4,2 V. Mam do tego specjalną ładowarkę, więc wykorzystuję. Jest to fajna sprawa. Można to włożyć, wyjąć. W tej koszyczki są takie. Można też nabyć taki koszyczek. No i tutaj. To jest ta współczesna rzecz zamontowana do tego odbiornika. Współczesny jest też ten zacisk do kabelków. Czyli może to być od głośników, od zasilacza plus minus jakiś tam. No, dzisiaj jest to dość powszechne, ogólnie dostępne. Ogólnie dostępny element.
Także no tutaj jest już częstotliwość na stałe dostrojona. Tu jest kondensator stały, zawalany tym glutem. Kondensator, tak zwany trymer, żeby dostroić dokładnie do częstotliwości odbieranej. No tutaj jest jakiś tam potencjał. Tu jest widać tranzystor, ten metalowy. Tam jest potencjometr, taki niebieski z białym, to jest potencjometr montażowy, żeby złapać najlepszy punkt pracy tego tranzystora. No i też to działa. O, przybliżę tutaj, powinno być słychać. No, tak to wygląda. Mam nadzieję, że było słychać. O, no już się kamera ustawiła. Dobrze. Chciałem pokazać jeszcze jedno radyjko. W końcu zrobiłem takie już na krzemowych tranzystorach. To już jest na krzemowych tranzystorach ze wzmacniaczem MC. Wzmacniacz MC jest na czterech tranzystorach, natomiast WC wzmacniacz na jednym tranzystorze, też w układzie refleksowym. No i tak to wyszło, że z tym, że tu już jest przełącznik zakresów, taki zamontowałem, gdzieś tam wyjąłem z jakiegoś magnetofonu i zamontowałem. Tutaj jest antena ferytowa, która ma dwie cewki na fale długie i średnie. Jest kondensator obrotowy, którym można dostroić. W tej chwili mogę zaprezentować, jak odbiera na falach długich 225 kHz. No, ponieważ na średnich nic nie będzie słychać, nie ma o tej porze, w południe nie ma propagacji. Więc pokażę. Trwało na początku roku. Teraz wiemy, że wypowie się w tej sprawie w najbliższy czwartek. Część z tych propozycji wyciekła do mediów. Tam mówi się m.in. o likwidacji prestiżowej szkoły administracji ENA, o obniżce podatków dla klasy średniej, o indeksacji emerytur dla osób nisko opłacanych, czy o lokalnych referendach. Ale przedstawiciele żółtych kamizelek, którzy mieli okazję się dostrojone, tej sprawie powiedzieć, mówią, można to słuchać. Zdecydowanie za mało. Oczekujemy dużo więcej. No, przez jakiś czas no nawet prawda, włączałem sobie te radio rano, jak szedłem do pracy, to taką próbą wyłapania ruchu za głośno nie gra, więc ona mi tam trochę brzęczało, żeby można było sobie tam przyszykować się do pracy i w drugim pokoju nie obudzić żony, która tam dosypiała jeszcze trochę dłużej. No i tak to wygląda. Tak wygląda zabawa w stare radioamatorstwo. No i ciekawe są te mierniki. Ja pamiętam, że to mi babcia kupiła taki miernik, to oj, to był szczyt możliwości. Mama by mi tego nie kupiła, ale babcie zawsze bardziej kochają i babcia to chciała mi serce oddać, więc jak się tylko możliwość taka trafiła, ktoś tam przyszedł, znajomy, który naprawiał telewizor u nas i zaproponował, babcia się pochwaliła, że ja się też tak interesuję tym, więc on zaproponował, że ma do sprzedania taki miernik, więc babcia od razu to podchwyciła i od razu wyjęła pieniądze i dostałem nowy miernik w opakowaniu takim styropianowym i oj, byłem w niebo wzięty, bo nareszcie mogłem coś robić. Przedtem też próbowałem, zrobiłem sobie miernik ze wskaźnika od magnetofonu połączonego z jakimiś opornikami, mostkami,
I w ten sposób dowiadywałem się, czy jest napięcie, czy nie ma, czy gdzieś tam ten prąd dociera, czy nie dociera, ale mając już taki miernik, no to czułem się profesjonalnie, że teraz to ja już mogę tutaj z dużą dokładnością coś zmierzyć i no to była frajda przed 40 laty, no. Ja zdobyłem uszkodzony, oczywiście był spalony, ale miernik, do takiego miernika łatwo zdobyłem schemat i te popalone oporniki wymieniłem. Także on działa prawidłowo w tej chwili. No, był też problem z ustrojem, ale to już nie z powodu złej obsługi, tylko tam po prostu coś na tej panewce zaśniedziało. Ja po prostu to przekonserwowałem i już w tej chwili ustrój działa. Tak samo i ten miernik jest sprawny, i ten miernik jest sprawny. I no to jest takie, można powiedzieć, wspomnienie. Można pobawić się przy takich radyjkach i przy takich książkach, posługując się takim miernikiem, można się po prostu cofnąć w czasie. No i to na tyle. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Nic już więcej chyba na ten temat. Mogę jeszcze tylko siebie przedstawić. To jestem ja, Marek, który tutaj bawi się w te rzeczy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby się w to bawić, których interesuje stara radioelektronika, radioamatorstwo i krótkofalarstwo. SP1 AMU pozdrawia Was wszystkich. Do zobaczenia i do usłyszenia.